Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Zdechoryba. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale opowiem na temat ziemi ogrodowej, pokażę taką moją wersję, nieco zmodyfikowaną ziemi ogrodowej, przygotuję to wszystko razem z Wami, pokażę Wam, z jakich składników to robię, ile to tak naprawdę kosztowało i jak to wszystko mniej więcej ze sobą połączyć, w jakich też w proporcjach. Film powstaje w nawiązaniu do wcześniejszego materiału, gdzie pytałem Was, czy to akwarium za mną będziemy restartować z wykorzystaniem ziemi ogrodowej, czy z wykorzystaniem jakiegoś substratu. Większą ilością głosów wygrała ziemia ogrodowa, dlatego też dzisiaj taką ziemię sobie przygotujemy razem z Wami. Także materiał, mam nadzieję, ciekawy. Dawno już się nie widzieliśmy, bardzo się za Wami stęskniłem, ale już jestem. I mam nadzieję, że powiem coś mądrego. Materiał taki bez żadnych cięć, więc mogą jakieś głupawki również paść. Moi drodzy, zacznę może od tego, że przepisów na ziemię ogrodową jest bardzo dużo. Od takich bardzo prostych, typowo wsypanie worka ziemi do kwiatów i przysypanie to jakimś kruszywem, po bardzo złożone przepisy, gdzie ludzie dodają po kilkadziesiąt nawet składników, łącznie z jakimiś szyszkami, liściami, lignitem i masą rzeczy. Także w internecie znajdziecie sporo treści na ten temat. Ja dzisiaj pokazuję taką moją wersję ziemi ogrodowej. Od razu chcę powiedzieć, że nie jest to jakiś poradnik, gdyż nie jestem żadnym profesjonalistą. Jest to tylko taka moja wersja ziemi ogrodowej, którą sobie po prostu tak wymyśliłem i tak to ma być. Chciałbym też powiedzieć, że zachęcam do naśladowania innych akwarystów, ale nie do kopiowania wiecznie tych samych rzeczy, gdyż najwięcej fanów i doświadczenia łapiecie wtedy, gdy robicie coś sami, gdy próbujecie nowych rzeczy, przynajmniej ja tak uważam, dlatego też zachęcam do próbowania nowych rzeczy, które pewnie z powodzeniem będą funkcjonowały. Moi drodzy, przyznam się od razu do pewnej rzeczy, tą ziemię ogrodową zacząłem przygotowywać bez Was, dlaczego? Dlatego już większość tej ziemi, w zasadzie wszystka, jest tu przygotowana w tym moim pięknym wiadrze z kasztorami. Ale w czasie przygotowania tej ziemi pomyślałem właśnie o Was, że dawno nie robiłem żadnego materiału i w związku z tym cofnąłem się i poprzynosiłem te wszystkie składniki i chcę teraz Wam to pokazać, ale nie będę już tu wsypywał tych składników, po prostu one już są wymieszane. Także trochę egoistycznie się zachowałem, ale już się poprawię. Co ja tutaj mam, co Wam tutaj pokażę. Moi drodzy, bazą mojej ziemi ogrodowej będzie Bach, ziemia do kaktusów. Dlaczego tak? Dlaczego nie? 4,50 taka ziemia, 5 litrów. Kiedyś mój kolega zrobił fajne akwarium z wykorzystaniem ziemi do kaktusów i ja nigdy jeszcze tego nie robiłem. Dzisiaj w celu właśnie nabycia nowych doświadczeń posłużę się właśnie tą ziemią do kaktusów. 5 litrów, 4,50, takie są początkowe koszty. Kolejną rzeczą, jaką dodałem, jest kramzyt. Moi drodzy, kramzyt taki drobny, pokażę Wam, jak on wygląda. Taki drobniutki kramzyt, bardzo spulchnia ziemię, ona nie jest wtedy taka zbita, możemy się wtedy pozbawić tych stref bezplonowych, o których pewnie tam wszyscy słyszeli. Także dodaję około 3-4 takich pełnych garści kramzytów. Kramzyt jest mocno porowaty, także moim zdaniem też powinien być dobrym miejscem do rozmnażania się bakterii nitryfikacyjnych, tych takich pożytecznych. A właśnie, po co nam bakterie nitryfikacyjne i po co one mnie w podłożu, skoro one są we filtrze? Moim zdaniem bakterie nitryfikacyjne nie tylko są we filtrze, ale również w dużej mierze są w podłożu. Ja dzisiaj tak sobie tu konfiguruję to podłoże, by zapewnić dużo substancji odżywczych dla roślin i żeby zapewnić dużo miejsca do rozmnażania właśnie bakterii nitryfikacyjnych, które odpowiadają za przemianę związków azotowych i neutralizują szkodliwe amoniaki i azotany. Także są tymi potrzebnymi dla nas bakteriami. Dodaliśmy, wracając do ziemi, bo materiał jest dosyć taki obszerny, a ja tu gadam, a nie wiem, jak tam bateria w moim telefonie i w ogóle wiem, że pewnie nie chcecie oglądać jakichś mega długich wywodów. Dodaliśmy kramzyt, dodaliśmy ziemię do kaktusów, dodajemy kolejny składnik. W tym czarnym worku mam węgiel aktywny albo aktywowany, wiadomo o co chodzi, w formie takim sprasowanych pałeczek, takiego pelletu.
celowo wsypałem to wszystko do worków strunowych, by tutaj nie było jakiegoś lokowania produktu. Mimo że ten kanał nie ma jakoś tam wielce dużo wyświetleń, raczej staram się unikać takich rzeczy, nie polecać. Po co ten węgiel? Moim zdaniem, w tym akwarium też był ten węgiel, moim zdaniem ten węgiel początkowej w fazie powinien pobrać nadmiar składników odżywczych, a później będzie dobrym źródłem do namnażania się tych bakterii. Czy tak jest, do końca tego nie wiem. Tak po prostu mam nadzieję, że tak jest. Później, w późniejszym czasie oczywiście, jak wielu pewnie wie, te zebrane substancje odżywcze mogą wywalić do słupa wody, ale nie ma raczej z tym większego problemu. Kolejnym takim dość nietypowym składnikiem, budzącym pewne kontrowersje, którego wcześniej nie dodawałem, ale słyszałem, że niektórzy ludzie dodawają i też w formie doświadczenia, eksperymentu chcę dodać, jest to ceramika. Moi drodzy, dodałem około pół litra, bo to chyba nie na kilogramy, tylko na litry, pół litra ceramiki. Ceramika oczywiście nie zawiera żadnych substancji odżywczych, jakichś cudach na kiju. Ona ma być też miejscem, źródłem, w którym będą się tworzyć, rozmnażać te wspaniałe dla nas potrzebne bakterie. Czy tak będzie, czy to się uda? Nie wiem, bo być może te pory się tam pozapychają i to się nie uda, ale jeżeli się nie uda, to na pewno nie zaszkodzi dodać odrobinę tej ceramiki. Tak jak powiedziałem, to nie jest kogoś wersja ziemi ogrodowej, tylko to jest moja wersja ziemi ogrodowej, jaką tutaj chcę Wam zaprezentować. Nie jest to też jakiś poradnik. Moi drodzy, to wszystko ładnie tutaj wymieszałem. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym. Jest to, jak wszyscy pewnie wiecie, kulki gliniano-torfowe. Jest to spracowana, wysuszona glina, którą również dodałem około 100-150 gram, czyli około takich 15 kulek, które zostały wstępnie pokruszone z tego powodu, że chcę, żeby się wymieszały z tymi wszystkimi tutaj składnikami, z tą ziemią ogrodową, ziemią do kaktusów. A później dopiero po okresie 3-4 miesięcy podokładam jeszcze osobno kulki gliniano-torfowe do podłoża, pęcetą powciskamy w kruszywo. Na tym etapie wszystko, na tym etapie po prostu gniotę tą glinę, kruszę ją i ona trafia w takiej formie sypkiej bardziej do mojego wiadra. Jak wiecie, pewnie glina jest fajnym źródłem żelaza przede wszystkim. Także warto, żeby ona tutaj trafiła. W tym wielkim, magicznym worze 20-litrowym, który kosztował 5 zł, jest ziemia uniwersalna. Chciałem dopieścić moje podłoże torfem. Niestety tutaj w takim pobliskim małym sklepie nie znalazłem czystego torfu, ale znalazłem ziemię do kwiatów z dużą ilością torfu, więc wsypałem około litr, półtora jeszcze tej ziemi do kwiatów z dużą ilością torfu, żeby trochę nieco dopieścić te składniki. Moi drodzy, ile te wszystkie bajery, które spowodują tak zajebisty wzrost moich roślin pod moją dżunglę kosztowały? Podsumujmy to może wszystko z taką nadwyżką, żeby tutaj nie tworzyć jakichś dziwnych historii, tylko rzetelnie. Aha, jeszcze do tego wszystkiego jest potrzebne nam podłoże, właśnie. Jakieś tutaj kruszywo, w którym przysypiemy sobie tą ziemię ogrodową. Jak jest, kupicie, to tam kwestia indywidualna wasza. Ja opowiem, jakie ja stosuję. Stosowałem wcześniej kiedyś tam żwir rzeczny, bardzo fajny. Teraz używam kruszywo takie kwarcowe. Z tego powodu, że jest pozbawione ostrych krawędzi. Uważam, że błędne jest kupowanie takiego piasku bazaltowego, takiego grysu. Ludzie często kupują i znają ten grys. Bardzo dużo ofert tam jest, że tak powiem, zakupionych tego grysu. Moi drodzy, grys powoduje to, ten piasek bazaltowy, przepraszam, to kruszywo, że rani ryby. On ma bardzo ostre krawędzie i podczas pobierania pokarmu ryby często się ranią, czy tam ocierają się o to. Zwróćcie proszę na to uwagę, bo szkoda po prostu robić krzywdę naszym zwierzątkom. Ważne, żeby kruszywo było stosunkowo gładkie, żeby nie raniło pyszczka, czy tam innych elementów ciała naszym żyjątkom, czy to rybom, krewetkom, czy innym żyjątkom. Tak wygląda moje kruszywo, ten piasek kwarcowy. Gradacja tego to 2-4 mm, tak było napisane na aukcji. Za 20 kg, czyli za dwa takie wory, zapłaciłem 60 zł z wysyłką. Czyli teraz podsumujmy. 5 zł
Ziemia uniwersalna do kwiatów z taką dużą nadwyżką, bo kosztowała 4. 5 zł z kolejną dużą nadwyżką kramzyt. 5 zł ziemia do kaktusów, czyli tu mamy 15. Dajmy na to ceramika i trochę węgla 10 zł, to mamy 25. Kulki gliniano-torfowe 5 zł, to mamy 3 dychy plus 60 zł za 20 kg kruszywa, co razem daje nam 90 zł. Moi drodzy, 90 zł towaru jest na około akwarium 200 litrów, czy to dużo, czy to mało, to niech każdy sobie odpowie. Jeżeli chodzi o kruszywo, mogłoby być jego więcej, mogłoby być mniej, kwestia jak dużo chcecie wsypać, czy jakieś góry tam mają być, czy nie. Ja będę miał jeszcze kruszywo z tego akwarium, bo jestem w stanie sporo tego kruszywa tutaj pozyskać ze starego zbiornika przed restartem. Chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o jednej kwestii, o przygotowaniu tego, bo można to bach do akwarium zasypać kruszywem i tyle. Ludzie jedni stosują siatki budowlanej jako izolator ziemi ogrodowej od tego kruszywa, inni nie stosują nic, inni stosują moskiterę. Nie wiem, co jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem, powiem jak ja uważam, jak ja myślę i co ja stosuję. Moi drodzy, oddzielam ziemię ogrodową od kruszywa moskiterą. Nie z jakichś zajebistych powodów, nie wiem, że ona tam spowoduje eksplozję, wzrost tych roślin czy coś. Moskitera pomaga mi podczas restartu jedynie w pozyskaniu starego kruszywa. Bo moi drodzy, tak, jeżeli nasypiecie ziemię, tak, i przyzawalicie to zwykłym kruszywem, na przestrzeni miesięcy, a nawet lat, gdy ta ziemia będzie się mieszać z tym kruszywem, wymiesza się w zasadzie całkowicie, dno się odmula delikatnie, czasem bardziej ryby, że tak powiem, penetrują i to kruszywo się miesza. Czy to źle? Generalnie nie ma z tym większego problemu, więc to nie jest jakimś błędem. Problem jedynie jest z pozyskaniem kruszywa w czasie restartu, bo jeżeli ja chcę odzyskać ten piasek bazaltowy, który tu mam, przepraszam, nie bazaltowy, tylko to jest piasek kwarcowy, który mam, to w zasadzie nie jestem w stanie tego zrobić, jeżeli nic nie oddziela ziemi ogrodowej od kruszywa, bo ona się na tyle wymiesza, że całą tą ziemię, to błoto się ściąga i później czyszczenie tego, wymywanie tego piachu, to w ogóle się mija z celem, lepiej to wyrzucić do kosza i kupić nową ziemię. Jeżeli zastosujecie moskiterę, bo ona jest dosyć taka gęsta, jak będziecie, wytniecie sobie wszystkie te rośliny, włożycie wąż taki do odsysania, w dużej mierze jesteście w stanie pozyskać większość tego podłoża bez większej ilości ziemi ogrodowej. Także w tym celu stosuję moskiterę. Nie jest to jakiś zajebisty wynalazek. Ono jedynie po prostu nieco oddziela mi jedną warstwę od drugiej i ułatwia pozyskanie starego kruszywa z akwarium. Jakie są wady? Ludzie piszą, że jest problem z przesadzaniem roślin, gdy w tę moskiterę się te rośliny zaplątają. Jest to nieco prawdą, jedynie takie rośliny zazwyczaj można wyciąć nożyczkami, bo trzeba tego wyrywać na siłę, można wyciąć, przesadzić w inne miejsce i nie ma z tym też większego problemu. Czy Wy będziecie używać moskiterę, czy siatkę budowlaną, czy w ogóle kwestia Wasza po prostu, jak tam uważacie. Uważam moim zdaniem, że siatka budowlana jest dla mnie bez sensu, gdyż ma za duże oczka i to kruszywo, czy piasek, czy cokolwiek tam będziecie stosować, po prostu i tak przylatuje przez te oczka i miesza się z tą ziemią ogrodową i tak naprawdę niewiele tutaj nam pomaga. Koszt zakupu moskitery to jest około 5 zł na takie akwarium jak za mną, jeżeli kupicie taką ciętą z metra. Czy to dużo, czy mało, to też pozostawiam Wam. Moi drodzy, tak się nagadałem, że nie wiem, czy coś z tego zrozumieliście. Dzisiaj trochę szybko mówię, mam też dosyć dużo pracy, ale tak to już jest. Ziemia jest gotowa, w tym tygodniu mam nadzieję przygotuję się do restartu i będę restartował ten akwarium. Jeszcze nie mam jakiejś tam dokładnej koncepcji, jak będzie to wyglądać. Mam też pewne problemy takiej natury, że obecne sklepy akwarystyczne w mojej okolicy zmniejszyły w dużej mierze swoją działalność, nie mają już dostępnych roślin. Trochę mnie to martwi, gdyż wolałem po prostu iść na miejscu, wybrać, kupić, zobaczyć, niż kupować przez internet, no ale no czasy jakie są, koronawirus miesza naprawdę we wszystkich tutaj branżach, łącznie w akwarystycznych, na pewno sprzedaż zmalała. Jeżeli to Ty masz jakąś ciekawą stronę, gdzie są fajne, dostępne rośliny, podziel się tym w komentarzu poniżej, będę wdzięczny, pewnie skorzystam i zakupię, gdyż w nowym akwarystycznym
akwarium będzie stare, ale gdzieś po restarcie w zasadzie większość tych roślin, które tu mam, wylatuje, bo jest nieco inna kompozycja w głowie i będą zakupione inne rośliny, więc muszę gdzieś je tam kupić. Kończę już, mam jeszcze pewnie trochę rzeczy do powiedzenia, ale materiał jest na tyle długi, że to już wystarczy. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie, fajnie, że zaczekałeś, że tutaj ze mną do końca. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za jakiś czas przy okazji restartu może tego zbiornika. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.